Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 130 odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódlmy się słowami psalmu 84. Jak miłe są przybytki Twoje, Panie zastępów. Dusza moja usycha z pragnienia i tęsknoty do przedsionków Pańskich. Moje serce i ciało radośnie wołają do Boga żywego. Nawet wróbel dom sobie znajduje i jaskółka gniazdo, gdzie złoży swe pisklęta, przy Twoich ołtarzach, Panie zastępów, mój Królu i mój Boże. Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie, nieustannie Cię wychwalają. Szczęśliwi, których moc jest w Tobie, a Twoje ścieżki są w ich sercu. Przechodząc doliną Baka, przemieniają ją w źródło, a wczesny deszcz błogosławieństwem ją okryje. Wciąż w siłę wzrastać będą, Boga nad bogami ujrzą na Syjonie. Panie zastępów, usłysz moją modlitwę, nakłoń ucha, Boże Jakuba. Spojrzyj, puklerzu nasz, Boże, i wejrzyj na oblicze Twego pomazańca. Zaiste, jeden dzień w przybytkach Twoich lepszy jest niż innych tysiące. Wolę stać w progu domu mojego Boga, niż mieszkać w namiotach grzeszników. Bo Pan Bóg jest słońcem i tarczą. Pan hojnie darzy łaską i chwałą, nie odmawia dobrodziejstw postępującym nienagannie. Panie zastępów, szczęśliwy człowiek, który ufa Tobie. Wczoraj czytaliśmy o przygotowaniach do budowy świątyni w Jerozolimie. Dziś przeczytamy kolejny fragment pierwszej Księgi Królewskiej, od rozdziału 7, wersetu 1 do rozdziału 8, wersetu 13, w którym autor zrelacjonuje nam przebieg prac budowlanych świątyni i Pałacu Królewskiego. Salomon zbudował też i sobie pałac. 13 lat upłynęło, zanim wykończył cały swój pałac. Zbudował również dom lasu Libanu. 100 łokci długi, 50 łokci szeroki i 30 łokci wysoki, na trzech rzędach słupów cedrowych z ociosanymi belkami cedrowymi na tych słupach i nakryty też drewnem cedrowym ponad bocznymi pomieszczeniami, które były na tych 45 słupach, po 15 w każdym rzędzie. Wnęki okienne także były w trzech rzędach. Okno nad oknem o 3 kroki. Wszystkie otwory i okna były czworokątne. Każde okno było naprzeciw okna w trzech rzędach okien. Uczynił też sień ze słupami, długą na 50 łokci i na 30 łokci szeroką. Była ona przed nimi, a słupy były z okapem. Ponadto urządził salę tronową, w której sądził. Salę sądową obłożoną drewnem cedrowym od podłogi aż do sufitu. A jego pałac, w którym mieszkał, tak samo wykonany, był za domem z salą na innym dziedzińcu. Wybudował też pałac podobny do tej sali dla córki Faraona, którą poślubił. Wszystko to od wewnątrz i od zewnątrz, od fundamentu do wsparcia pułapu, łącznie z wielkim dziedzińcem, było z kamieni wyborowych, ciosanych według miary i rżniętych piłą. Podmurówka była z kamieni wyborowych, kamieni wielkich na 10 i 8 łokci, a nad nią kamienie wyborowe według miary ciosane i budulec cedrowy. Również wielki dziedziniec miał dokoła 3 rzędy kamieni ciosanych i rząd ciosanych belek cedrowych, tak samo jak wewnętrzny dziedziniec świątyni Pana oraz sień świątyni. Król Salomon polecił sprowadzić z Tyru Hirama. Był on synem wdowy z pokolenia Neftalego. Ojciec zaś jego był brązownikiem pochodzącym z Tyru. Był on pełen mądrości, rozsądku i zręczności w wykonywaniu wszelkich wyrobów z brązu. Przybył więc do króla Salomona i wykonał zlecone przez niego prace. A zatem odlał 2 kolumny z brązu. Jedna kolumna miała 18 łokci wysokości i 12 łokci obwodu, tyleż i druga kolumna. Następnie wykonał 2 głowice na szczyty tych kolumn, ulane z brązu. 5 łokci wynosiła wysokość głowicy jednej i 5 łokci wysokość głowicy drugiej.
Sploty na wzór sieci lub też misternie wykonane ogniwa roboty łańcuchowej znajdowały się na głowicach będących na szczycie kolumn. Sploty na jednej i na drugiej głowicy. Wykonał też jabłka granatu, dwa rzędy dokoła każdego splotu, aby okrywały te głowice umieszczone na szczycie. Tak samo zrobił na drugiej głowicy. Głowice będące na szczycie tych kolumn w sieni miały kształt lilii wielkości 4 łokci. Ponadto głowice na obydwu kolumnach, zarówno ponad spojeniami na tle splotów, jak i tuż przy nich, miały dokoła 200 jabłek granatu na jednej głowicy i tak samo na drugiej głowicy. Kolumny te postawił przy sieni głównej budowli. Kolumnie postawionej po prawej stronie nadał imię Jakin, a kolumnie postawionej po lewej stronie nadał imię Boaz. A na wierzchu tych kolumn były rzeźby w kształcie lilii. Tak została ukończona robota nad tymi kolumnami. Następnie sporządził odlew morza o średnicy 10 łokci, okrągłego o wysokości 5 łokci i obwodzie 30 łokci. Poniżej jego krawędzi opasywały je dokoła rozchylone kielichy kwiatowe. Na 30 łokci otaczały morze w krąg. W jego odlewie były razem odlane dwa rzędy rozchylonych kielichów kwiatowych. Stało ono na 12 wołach. 3 zwracały się ku północy, 3 na zachód, 3 na południe i 3 na wschód. Morze to znajdowało się nad nimi u góry, a wszystkie ich zady zwracały się do wewnątrz. Grubość jego była na szerokość dłoni, a brzeg był wykonany jak brzeg kielicha kwiatu lilii. Jego pojemność wynosiła 2000 bat. Zrobił ponadto 10 brązowych podstaw. Długość jednej podstawy wynosiła 4 łokcie, szerokość też 4 łokcie, a wysokość 3 łokcie. Podstawy te były zrobione tak. Miały one ramy i pręty między ramami. A na tych prętach między ramami lwy, woły i cheruby. Poza tym na ramach, zarówno nad, jak i pod lwami i wołami, zwisające girlandy. Każda podstawa miała 4 koła z brązu na brązowych osiach. Ponadto ich 4 nogi miały ramiona pod kadzią. Ramiona te odlane były po drugiej stronie girland. Między ramionami miała ona otwór na wysokość łokcia. Okrągły jej otwór był na kształt podstawy na 1,5 łokcia. Dokoła jej otworu też były płaskorzeźby. Jednakże jej pręty nie były okrągłe, ale czworokątne. 4 koła były pod prętami. Osie kół były umocowane przy podstawach. Wysokość koła wynosiła 1,5 łokcia. Koła były tak zrobione, jak robi się koło do wozu, ale ich osie, dzwona, szprychy oraz piasty były wszystkie odlewane. Na 4 rogach każdej podstawy były 4 jej ramiona. Ramiona z podstawą tworzyły całość. Na wierzchu podstawy dokoła na 0,5 łokcia wysokości było zaokrąglenie. U wierzchu podstawy czopy i pręty tworzyły z nią całość. Na wszystkich blachach i prętach wyrył dokoła cheruby, lwy i palmy, a w wolnej przestrzeni girlandy. W taki oto sposób wykonał 10 podstaw z brązu. Jednakowy odlew, jednakowy rozmiar i jednakowy kształt wszystkich. Zrobił też 10 kadzi z brązu. Jedna kadź miała pojemność 40 bat. Każda kadź miała 4 łokcie i każda z nich była w jednej z 10 podstaw. 5 podstaw umieścił przy skrzydle świątyni po prawej i 5 przy skrzydle świątyni po lewej jej stronie. Morze zaś umieścił na południowy wschód od prawego skrzydła świątyni. Hiram zrobił ponadto kadzie, łopatki i kropielnice. Tak Hiram skończył wykonywanie wszystkich prac, jakie miał do wykonania dla króla Salomona w domu pańskim. 2 kolumny z owalnymi głowicami na szczycie tych 2 kolumn. Następnie 2 siatki do pokrycia 2 owalnych głowic na szczycie tych kolumn. Dalej 400 jabłek granatu na obydwu siatkach, po 2 rzędy jabłek granatu na każdej siatce. Następnie 10 podstaw i tyle szkadzi na tych podstawach. Również 1 morze z 12 pod nim wołami, a także kotły, łopatki i kropielnice. Wszystkie sprzęty, które Hiram zrobił królowi Salomonowi do świątyni pańskiej, były z brązu polerowanego. Odlewy te wykonywał w glinie nad Jordanem między Sukot i Sartan.
Potem Salomon ustawił wszystkie te sprzęty, bardzo liczne, tak iż wagi brązu nie można było obliczyć. Ponadto Salomon sporządził wszystkie sprzęty do świątyni Pana, a mianowicie złoty ołtarz, złoty stół na chleby pokładne, 5 świeczników z czystego złota przed sanktuarium po prawej i 5 po lewej stronie, kwiaty, lampy, szczypce ze złota, czarki, nożyce do oczyszczania lamp, kropielnice, czasze i popielnice z czystego złota, a także złote zawiasy przy drzwiach do wewnętrznej komnaty sanktuarium i przy drzwiach głównej budowli. Tak ukończono całą pracę, której król Salomon dokonał w świątyni Pana. Salomon wniósł i umieścił w skarbcu świątyni pańskiej święte dary ofiarowane przez swego ojca Dawida. Srebro, złoto i sprzęty. Wtedy też Salomon zwołał starszyznę Izraela, wszystkich naczelników pokoleń, przywódców rodów Izraelitów, aby zgromadzili się przy królu Salomonie w Jerozolimie na przeniesienie Arki Przymierza Pańskiego z miasta Dawidowego, czyli z Syjonu. Zebrali się więc u króla Salomona wszyscy Izraelici w miesiącu Etanim na święto namiotów przypadające w 7 miesiącu. Kiedy przyszła cała starszyzna Izraela, kapłani wzięli Arkę i przenieśli Arkę Pańską, namiot spotkania i wszystkie święte sprzęty, jakie były w namiocie. Przenieśli je kapłani oraz lewici, a król Salomon i cała społeczność Izraela zgromadzona przy nim przed Arką składali wraz z nim na ofiarę owce i woły, których nie rachowano i nie obliczano z powodu wielkiej ich liczby. Następnie kapłani wprowadzili Arkę Przymierza Pańskiego na jej miejsce do sanktuarium świątyni, do miejsca najświętszego, pod skrzydła cherubów, gdyż cheruby miały tak rozpostarte skrzydła nad miejscem Arki, że okrywały Arkę i jej drążki z wierzchu. Drążki te były tak długie, że ich końce widoczne były z miejsca świętego przed sanktuarium. Z zewnątrz jednak nie były widoczne. Pozostają one tam do dnia dzisiejszego. W Arce nie było nic oprócz 2 kamiennych tablic, które Mojżesz tam złożył pod Chorebem. Tablic przymierza, gdy Pan zawarł przymierze z Izraelitami w czasie ich wyjścia z ziemi egipskiej. A kiedy kapłani wyszli z miejsca świętego, obłok wypełnił dom pański. Kapłani nie mogli pozostać i pełnić swej służby z powodu tego obłoku, bo chwała pańska napełniła dom pański. Wtedy przemówił Salomon. Pan powiedział, że będzie mieszkać w czarnej chmurze. Już zbudowałem ci dom na mieszkanie, miejsce przebywania twego na wieki. Fragment Dziejów Apostolskich, rozdział 15, werset 36 do rozdziału 16, wersetu 15, ukazuje dynamiczny rozwój wczesnego chrześcijaństwa, w którym Paweł i jego towarzysze adaptują swoje podejście do różnych kultur i sytuacji, jednocześnie pozostając wrażliwymi na prowadzenie Ducha Świętego. Wprowadzenie do ewangelizacji w Europie, szczególnie w Macedonii, zaznacza ważny moment w historii chrześcijaństwa, podkreślając jego uniwersalny charakter i przesłanie. Po pewnym czasie powiedział Paweł do Barnaby: wróćmy już i zobaczmy, jak się mają bracia we wszystkich miastach, w których głosiliśmy słowo pańskie. Barnaba chciał również zabrać ze sobą Jana, zwanego Markiem, ale Paweł prosił, aby nie zabierać tego, który odszedł od nich w Pamfilii i nie brał udziału w ich pracy. Zaostrzył się spór, tak iż oddalili się od siebie wzajemnie. Barnaba zabrał Marka i popłynął na Cypr, a Paweł dobrał sobie za towarzysza Sylasa i odszedł polecony przez braci łasce Pana. Przechodził przez Syrię i Cylicję, umacniając miejscowe kościoły. Przybył także do Derbe i Listry. Był tam pewien uczeń imieniem Tymoteusz, syn Żydówki, która przyjęła wiarę, i ojca Greka. Bracia z Listry i Ikonium dawali o nim dobre świadectwo. Paweł postanowił zabrać go ze sobą w podróż. Obrzezał go jednak ze względu na Żydów, którzy mieszkali w tamtejszych stronach. Wszyscy bowiem wiedzieli, że ojciec jego był Grekiem. Kiedy przechodzili przez miasta, nakazywali im przestrzegać postanowień powziętych przez apostołów i starszych w Jerozolimie.
Tak więc utwierdzały się kościoły w wierze i z dnia na dzień rosły w liczbę. Przeszli Frygię i krainę galacką, ponieważ Duch Święty zabronił im głosić słowo w Azji. Przybywszy do Myzji, próbowali udać się do Bitynii, ale Duch Jezusa nie pozwolił im. Przeszli więc Myzję i zeszli do Troady. W nocy miał Paweł widzenie. Jakiś Macedończyk stanął przed nim i błagał go: przepraw się do Macedonii i pomóż nam. Zaraz po tym widzeniu staraliśmy się wyruszyć do Macedonii w przekonaniu, że Bóg nas wezwał, abyśmy głosili im Ewangelię. Odbiwszy od lądu w Troadzie, popłynęliśmy wprost do Samotraki, a następnego dnia do Neapolu, stamtąd zaś do Filippi, głównego miasta tej części Macedonii, które jest rzymską kolonią. W tym mieście spędziliśmy kilka dni. W szabat wyszliśmy za bramę nad rzekę, gdzie, jak sądziliśmy, było miejsce modlitwy. I usiadłszy, rozmawialiśmy z kobietami, które się zeszły. Przysłuchiwała się nam też pewna bojąca się Boga kobieta z miasta Tiatyry imieniem Lidia, która sprzedawała purpurę. Pan otworzył jej serce, także uważnie słuchała słów Pawła. Kiedy została ochrzczona razem ze swym domem, zwróciła się z prośbą: jeżeli uważacie mnie za wierną Panu, przyjdźcie do mego domu i zamieszkajcie w nim. I wymogła to na nas. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w Rok. Do usłyszenia.